Dobra, jesteśmy na żywo. Yeee! Zanim się ktoś pojawi, to nas pokojnie do mnie sobie już zaczniemy. No dobrze, to myślę, że ktoś może w trakcie się podłączy. No pewnie. Dobra. Pytam sobie, sprawdzę tylko, czy jesteśmy i wyłączę, żeby coś nam tu nie zagłuszało. Dobrze, bo chyba, a będziemy wiedzieć, gdzie są osoby, czy nie? Tak, ja widzę to wszystko i komentarze też, jak chcesz, to będę czytać. Dobra, pewnie. Dobra, jesteśmy, to fajnie. Dobra, na razie nie ma jeszcze nikogo. Dobra, teraz będę zaczynać, ja powolutku będę się zbierać. Tak, tak, myślę, że to dobry pomysł. Cześć, nazywam się Maśka, jestem stylistką, blogerką i właścicielką mojej Tempa Jemieszą. Witam Was na kolejnym spotkaniu z inspirującą kobietą pełną pasji. Zapraszam Was serdecznie, rozsiądźcie się wygodnie, bierzcie kawki, herbatki i chodźcie tutaj do nas. Jak będziecie mieć jakieś pytania do naszego gościa, to oczywiście piszcie. Dzisiejszym moim gościem jest Kateryna Pasko. Cześć. Cześć. Jak się masz, jak samopoczucie? Dobrze, wszystko fajnie. Czekałam dzisiaj z niecierpliwością na nasze spotkanie. W ogóle bardzo dziękuję, że zaprosiłaś. Jest mi bardzo miło. No, bardzo się cieszę. Ja również. Fajnie, że przyjechałaś, że udało nam się właśnie spotkać. Że opowiesz nam swoją historię. To ja może przeczytam, co o sobie napisałaś. Dobrze. Jestem mobilną stylistką fryzur z ponad 5-letnim doświadczeniem. Moją pasją jest układanie włosów. Wykonałam już tysiące fryzur na różne okazje, zarówno na śluby czy wieczorne wyjścia, jak i na sesje, rozmowy o pracy czy wakacyjne wyjazdy. Żadne fryzjerskie wyzwanie nie jest mi straszne. Tak. I dzisiaj właśnie o tych fryzjerskich wyzwaniach, o Twojej pasji, jak również o Twojej pracy stylistki fryzur chciałam z Tobą porozmawiać. Fajnie. Dwie osoby z nami. Nie krępujcie się, chodźcie, piszcie w komentarzach, czy nas widać i słychać dobrze, jak również kto jest. To powoli będziemy przechodzić do pytań. Skąd u Ciebie pasja do włosów? Czy od zawsze marzyłaś o pracy stylistki fryzur? Opowiedz nam o swojej drodze do spełniania marzeń. No, moja historia z fryzjerstwem jest dość nietypowa, ponieważ nie planowałam od dzieciństwa, że będę fryzjerką, stylistką fryzur i będę czytać na śluby. To było takie raczej spontaniczne, ale od zawsze lubiłam czytać i moja kariera fryzjerska w ogóle się zaczęła od warkoczy, ponieważ zawsze moje koleżanki w liceum, w gimnazjum albo na jakichś koloniach umiały sobie zapleść coś ciekawego i byłam tak podekscytowana to, co robiły dziewczyny, że chciałam też się nauczyć samodzielnie to robić, ale nigdy, wiesz, nie miałam takiej motywacji, żeby tego się nauczyć. No i nie wiem, zawsze jakoś tak odkładałam to dalej, wiesz, żeby na razie nie, no nie wiem, poszłam na studia, więc fryzjerstwo to nie było takie dla mnie aktualne. No ale moja jedna z przyjaciółek po prostu zauważyła, że mieszkałam w akademiku przez jakiś czas i często dałam warkoczy w akademiku wszystkim, wiesz, po kolei dałam ogłoszenia, że zrobię bezpłatnie warkoczy, no bo dla mnie to była taka przyjemność i chciałam też nauczyć się, bo w ogóle nie umiałam ani, wiesz, taki dobierany, ani na odwrót, ani zwykłego płata. No i zaczęłam to robić w akademiku, a później już nauczyli mnie w przerwach między zajęciami. Jezu, robiłyśmy po prostu warkocze. No i jedna z przyjaciółek mi tak zmotywowała, że Kasiu, a może byś poszła na jakiś kurs stylizacji albo z fryzjerstwa. No i jakoś ta myśl na początek mi się nie bardzo podobała, ale później faktycznie miałam taką chęć, no i skorzystałam z takich kursów całościowych, wiesz, fryzjerskich. To nie było te układania, tylko właśnie bardziej, nie wiem, kurs, żeby być w salonie jako fryzjerka normalnie. No i jakoś tak od tego wszystko się ruszyło, ale zawsze jakoś tak warkocze były moim
jakby przewodnim momentem, wiesz. Bo kultury na śluby, wesela. Tak. Powiedz mi, jakie najdziwniejsze, może najdziwniejszą propozycję miałaś od swoich klientek i czy zawsze spełniasz jakby wizję swoich klientek, które się do ciebie zgłaszają? Wiesz co, no po to są fryzury próbne przede wszystkim. Zawsze mówię, że to jest bardzo ważne, żeby te fryzury wykonywać. Czasami zachęcam do korzystania z 2, 3, 4 fryzur. Wiadomo w czasie, no nie, że żeby dziewczyny miały możliwość porównania, bo niestety, ale nie mamy takiej mody na fryzury, prawda? Bo no jakoś tak, jak byłam w Austrii, nie wiem, czy byłaś w Austrii? Nie. No właśnie, ale musisz koniecznie tam być, bo oni mają taką modę chodzenia po teatrach, opery i w ogóle stroić się i malować się czesem. No więc u nich to jest takie normalne, że oni to robią. A na przykład te nasze dziewczyny, kobiety nie mają zwyczaju tak się stroić na jakieś, nie wiem, teatry czy coś takiego, więc nawet nie wyobrażają, jak będą wyglądać w tych ubraniach, czy jej w ogóle to pasuje, czy nie. I nawet czasami pierwsza styczność z takim, wiesz, upiętymi włosami mają po prostu na fryzurze próbnej. I to dla nich już jest, że nagle tutaj, wiesz, są proste, a nagle muszą spiąć to w jeden kok. Więc to już jest dla nich dziwne. Ale takich najdziwniejszych, no to nie, to raczej nie. W sensie, może po prostu ktoś lubi bardziej takie spięte włosy, tak, że na przykład dużo lakierów, ale raczej moje klientki obserwują Pinteresty, Instagramy, Facebooki, na Facebooku i tam są właśnie nowoczesne fryzury, więc przychodzą już z tym zdjęciem i chcą mniej więcej coś takiego. A jakie sobie zgłaszają? Jakie to są panie? Wierzą, czy to są kobiety, które są wierzą w swoją wartościowość, to, że są piękne? I czy to prawda, że fryzjer jest takim powiernikiem naszych sekretów, że takim trochę powiedzmy psychologiem? Wiesz co, bo jestem taką osobą, która lubi dużo gadać, dużo pytać i może przez to, że pytuję dużo takich rzeczy, no to dziewczyny opowiadają, więc już się śmiejemy, że mogłabym stworzyć książkę Panny Młodej, historię Panny Młodych, więc to jest takie ciekawe, bo opowiadają o, nie wiem, o narzeczonych, o rodzicach, o jakichś swoich tam przeżyciach, rozwodach, coś takiego i to jest takie, wiesz, no ludzkie, że dzielimy się, ja staram się po prostu słuchać, nie doradzać, bo nie jestem z wykształcenia psychologiem klinicznym albo psychologiem jakimś tam, ale zawsze mnie ten temat psychologii, komunikacji albo, wiesz, takiej, nie wiem, relacji damsko-męskiej, to zawsze mam, wiesz, jak mogę coś powiedzieć, to a czytam taką książkę i wiesz, no i przy okazji mogłabym coś wspomnieć, ale staram się, wiesz, specjalnie nie wtrącać się, no bo wiesz, jak ktoś się opowiada jakąś historię, no to zawsze jest po tej osobie, po stronie tej osoby, która ci opowiada i zawsze jesteś, że ona jest dobra, a ta druga jest zła i nie masz całościowego tak jakby obrazu tej sytuacji, więc jak już coś mi opowiadają, no to staram się tak być przy nich, wysłuchiwać, tak jakby udzielać współczucia, tak? Ale no, nie chcę odbierać po prostu chleb psychologa i psychoterapeutą, bo wiesz, pogadać oczywiście jestem za, na różne tematy fryzjerskie, modowe też lubię, psychologiczne, więc to raczej coś takiego. Ale no, jeszcze tam było pytanie, powtórz, czy wierzą w... Czy wierzą, że są piękne, że są wartościowe, bo wiele kobiet ma z tym problem.
Tak, oj, to prawda. Dobrze zauważyłaś, że mają z tym problem i dużo kompleksów. Przychodzi naprawdę piękna dziewczyna, ma wszystko, wiesz, i brwi, usta, nos, a wyszukuje sobie takie rzeczy, że nie wiem, nie wiem, ma jakieś uszy albo jakieś manie. I ja w ogóle nawet nie zauważam takich rzeczy, tylko jak ona mi zaczyna o tym mówić, że jej się nie podoba jej nos, no to patrzy na ten nos. Myślę, że no dla mnie jest okej, no nie? Więc raczej, no dużo jest dziewczyn u mnie, jak przychodzą, no to niestety, że mamy taki, nie wiem od czego, z czego to wynika, bo wiesz, no wszyscy narzucają taki presję piękna, tak, że musisz być ładna, nie wiem, czy to też zauważasz, czy coś? Tak, tak samo, ja mam tak samo, też pracuję z kobietami, wiesz, gdzieś powiedzmy stylista też ma kontakt właśnie z takimi osobami. No jest to naprawdę trudne, że kobiety no nie wierzą w siebie, że są piękne i wyjątkowe, a taka prawda, że każdy jest inny, każdy ma jakieś niedoskonałości, ale tej niedoskonałości można przekuć w swojej tej atuty, tak? Że ja mam powiedzmy szersze biodra, czy nie wiem, długie nogi, ale to może być mój atut, tak, w stosunku do innych. I to jest właśnie fajne. No tak. Myślę, że no, dzisiejszy świat, to, że gdzieś dążymy do jakiegoś ideału, którego nie ma, właśnie Instagram, co pokazują media, no to jest straszne. Też, no i później właśnie wpadamy właśnie w takie kompleksy, że nie wyglądamy tak, jak dana osoba gdzieś tam w internecie czy w telewizji. No i myślę, że największy problem. A właśnie jeszcze chciałam dodać, bo my z tobą wiemy, jak to wygląda naprawdę, bo pracując też przy sesjach zdjęciowych, wiemy, że przychodzi normalnie zwykła kobieta i nie wiem, ja jej zrobię piękną fryzurę, dziewczyna od makijażu ją umaluje, a ty bierzesz w super jakieś ciuchy, które jej pasują, tak? I nagle zwykła kobieta, która wiesz, chodzi po ulicach, staje się taka super diwa i no powiedz, prawda? To jest prawda. No, osoby właśnie, które pracują gdzieś tam w tych branżach, że wiemy jak to wygląda, powiedzmy od tej drugiej strony, no to też wiemy jak wyglądają zdjęcia tworzone na Instagram, czy jak wyglądają osoby z mediów. I ile Photoshopu jest, ile tam przerabiania, filtrów, no. Więc no i dlatego, no i trzeba jakby to nie brać tego za przykład, za wzór, że to jest ideał i do niego dążymy, bo te osoby są takie same jak my, też mają jakieś tam swoje komputery, potrzebni i też nie wyglądają tak jak na tych zdjęciach na co dzień. No właśnie, trzeba o tym mówić. Tak, to jest prawda, trzeba mówić. Ja gdzieś właśnie w tych rozmowach tutaj często to poruszam, bo pracując czy to jako stylista, czy to jako fryzjerka, czy wizerzystka, mamy kontakt z tymi osobami i też my jakby wydobywamy ich to piękno. Warto, żeby takie osoby mówiły, że tak to nie wygląda, jak mamy przedstawione w mediach, tak? Że nie ma ideału, którego każdy z nich jest fajny. Tak, tak. I też doceniać to, co mają, bo na przykład przychodzą dziewczyny, które mają naprawdę gęste włosy i jeszcze nie zrobiłam nic, a już mówią, że mam problemowe włosy, a nic z nimi nie zrobię, są najgorsze. I wiesz, zaczyna dotykać włosów i naprawdę są i gęste, i dobre, i wiesz, można z nich dużo zrobić, tylko po prostu użyć, nie wiem, jakichś specyfików, albo nie wiem, jakieś kremy wygładzające, albo coś, dać trochę pudru do włosy, żeby bardziej był taki na objętość. I da się to zrobić, tylko że wiesz, zaczynają od razu, że mam najgorsze. Tak, albo też jest tak, że często jak otrzymujemy jakiś komplement, nie umiemy podziękować, tylko no bo coś tam, albo to i tak zamiast podziękować, że tak, że super, fajnie, mam to fajnego i dziękuję. No właśnie. A powiedz mi, co cenisz w swojej pracy? Oprócz tego, że jest to twoja pasja. W swojej pracy ja akurat prowadzę działalność
mam działalność jednoosobową mobilną i mi się to podoba, że ja nie pracuję tak jakby w salonie w jednym, tylko że jestem taka dość, no właśnie mobilna po prostu, więc mogę, nie wiem, dojechać na sesję, uczesać kilka osób lub przyjąć, bo też przyjmuję w Centrum Krakowa, no to zapraszam tutaj dziewczyn. I, no i to jest dobre w takiej pracy mobilnej fryzjerki, mobilnej stylistki fryzury, że jest dość elastyczna, ustawiasz sobie grafik, dopasowuje się też na przykład jak mam kota małą i z małym kotkiem jest więcej, no sama wiesz, bo pewnie też masz z kotami różne zamieszania, więc jak jesteś w normalnej pracy od 7 rano do 15, czy tam od 10 do 17, no to niestety nie zawsze trafisz, nie wiem, do naprawy samochodu, do lekarza, czy jakieś inne rzeczy załatwić, do urzędu, bo akurat masz, no jesteś w pracy, tak? A moja praca pozwala na taką dość elastyczny grafik i myślę, że to jest super. Wszystkim polecam. No, a to jeszcze, no to wiesz, kontakt z ludźmi to jest najlepszy plus tej pracy, największy minus. Wiesz, czyli i plus, i minus, że pracujesz z ludźmi, bo nie wiem, ja bardzo się cieszę, mam, tak jestem, nie wiem, przy każdym spotkaniu podekscytowana, bo poznaję kogoś innego, bo praktycznie co chwilę przychodzą nowe osoby, nowe panny młode, no bo mam taką usługę, że tak praktycznie jeden raz wychodzimy na mąż, tak? Tylko, więc no i poznaję kolejne osoby i każdy ma ciekawe historie, jakieś rozmawiam. To jeszcze plus w mojej pracy, że mogę rozmawiać na dużo tematów, tak? Że nie rozmawiam tylko na tematy na przykład jednokierunkowe, tylko mogę poruszyć i właśnie o książkach, filmy, seriale, oscarowe filmy, na przykład jaki wyszedł teraz, czy pan się zgadza z nim, czy nie, czy co pani myśli. Na przykład też poruszyć jakieś, bardzo często poruszam tematy sesji, zapraszam dziewczyn na sesję, żeby skorzystały z takich usług naszych, prawda? Bo pewnie u ciebie też masz takich klientek, co pierwszy raz korzystają z tych usług i nie są regularne, tak? Dokładnie, dokładnie. No bo na przykład w sesjach zdjęciowych, no to też przejawiają się takie fajne momenty po prostu. Ja może muszę pani skorzystać, bo to super dla każdej kobiety i zaczynam opowiadać o tych sesjach, jak to się odbywa, że to nie ma takiego, na początku jest... jest już później, więc to cenię w swojej pracy, że mogę też poruszać wiele ciekawych tematów i no i wymiana po prostu jakiegoś doświadczenia, też czasami trudne emocje poruszamy, wiesz, jak stresują się przed ślubem, no to też mam taką rolę, nie wiem, zaspokajacza, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale że no, że po prostu, wiesz, uspokoić kobiety, że wszystko tak będzie dobrze i przygotowana. To, że będzie tam o milimetr coś dłużej czy krócej, czy kolor kwiatów będzie w innym odcieniu, no to nie ma znaczenia. Więc no, to mi się podoba i polecam w ogóle kontakt z ludźmi, jeżeli ktoś oczywiście czuje się w tym dobrze, tak? Ale uważam, że no też można wyćwiczyć taką umiejętność komunikacji. Myślę, że tak, że można to przede wszystkim podać ze śmiechem, to jest, też nas rozwija, to, że właśnie poznajemy różne osoby inspirujące, poznajemy ich historię, tak. To jest fajne. Ja też właśnie... Też na sesji, przecież my z tobą się poznałyśmy na sesji, tak? Dokładnie, dokładnie. No to jest właśnie fajne. I też, poznając inne osoby, poznajemy też ich historię, tak? Mogą, te osoby też nas inspirują. To jest bardzo ciekawe. Właśnie tak, o tych sesji zdjęciowych. Jakbyś powiedziała, jak wygląda twoja praca od kulis na planie sesji zdjęciowej i czym się inspirujesz do tworzenia fryzur?
Czasami, bo sesje zdjęciowe musimy podzielić. Są komercyjne, czyli komercyjne to przychodzi kobieta, ma prezent od koleżanki, męża, siostry lub kogoś innego, czy na przykład od babci, dla babci, to znaczy od wnuczki dla babci. I wtedy to jest taka komercyjna sesja, że chcemy, żeby ta kobieta czuła się lepiej i nieprzerysowana, że nie robimy jakichś sztucznych rzeczy, jakieś, wiesz, tutaj jestem ja dla niej, czyli no nie tworzę jakichś, wiesz, wymyślnych fryzur typu na konkurs coś, choinka na głowie, tak? Bo to nie chodzi o pokazanie moich umiejętności fryzjerskich, tylko żeby ona czuła się lepiej i dobrze i pokazać właśnie od takiej strony, że jak trochę zadba na przykład o włosy i zacznie, nie wiem, olejować czy coś jeszcze, to będzie wyglądać super i tyle. I to jest tak jakby nasze zadanie, nie wiem, makijażystki, fryzjerki, pokazać, że na przykład tak samo twoje, tak? Jak będzie ubierać, nie wiem, pewnie coś tam mówisz też, spódnicy, czy tam, nie wiem, jakieś spodnie krótsze, czy takie ten, no to będzie wyglądać lepiej, tak? Mówisz tak? No właśnie, no to u mnie też to coś takiego, a na przykład jeżeli taką sesję artystyczną do publikacji na przykład magazynu, że na konkurs jakiś, czy na przykład no takie bardziej artystyczne, no to zaczyna się już inna jazda, bo no sama wiesz, że przygotowujemy inspiracje, szukamy podobnych zdjęć, co nam się podoba. No pewnie u ciebie tak samo, nie? Że też szukasz. Sesje zdjęciowe, a szczególnie takie właśnie artystyczne, takie publikacje bardzo lubię, bo się można, tak, można się tak artystycznie wyżyć, swoją jakąś tam wieczę przerzucić. I to jest właśnie fajne. Tak, no bo i też trochę się wykazać w inny sposób, tak? Bo przy takich komercyjnych fryzurach, no to raczej nie zrobisz, nie wiem, wydziwiane jakieś fale, albo do góry irokes taki na zielono, wiesz, bo no powiedzmy, że to nie jest fajne, ale na przykład na sesji zdjęciowej to już super wygląda, jak 50 wsuwek po kolei włożone we włosy. I z tej strony na przykład jeszcze coś jest, więc i to już wygląda bardziej tak artystycznie, ze smakiem, w ogóle no, wszyscy pytają, a jak pani to zrobiła, tak? Na czym to się trzyma? Jak to w ogóle stoi? Czy to jest Photoshop? Czy to, jak w ogóle, skąd pani to wymyśliła? No i to już jest trochę bardziej takie prace awangardowe, czyli wiesz, no, wyżycie się artystyczne. No a komercyjne to przejęte, po prostu takie lekkie. Jeżeli dla kobiety, czy tam dla rodziny, no to robimy takie bardziej delikatne. Oczywiście musi być, przy każdej sesji musi być wywiad, w czym się pani czuje dobrze. Bo nagle jak wiesz, kobieta czesała się tutaj przy działek, nagle jej zrobię fale afro. No niby afro to jest taka fryzura, można powiedzieć, że dość komercyjna, czyli można to zrobić na jakąś okazję, ale jak kobieta się nie czuje, że nie ma przydziałka i nie czuje się w tym dobrze, no to bez sensu będę to proponować, więc wolę zostać przy tym przydziałku, ale coś na przykład tutaj upiąć i już jest fajnie. Więc no takiego bym proponowała i w czym się czuję i później na przykład idzie gdzieś po sesji na jakąś imprezę albo kawiarnię, więc to też ma być taka fryzura dość użytkowa, powiedzmy, niż wiesz, teraz będę sprayem koloryzującym na czerwono. Nie. No dokładnie. Tutaj Marek, cześć Marek. Miło nas widzieć, no fajnie. No. Fajnie, musimy wymyślić jakąś sesję. A, no dokładnie, pewnie trzeba coś powoli działać, jak wszystko już wraca do normy, to można działać. No, teraz już normalnie, bo 2 miesiące to był taki postój trochę.
Dokładnie, no mi bardzo brakowało właśnie zdjęć tego wszystkiego, no jednak się docenia takie rzeczy, więc powoli można wrócić do tego. Kontakt z ludźmi też się docenia, nie? Tak, dokładnie. Ja sobie tutaj zerkam, co jeszcze tutaj mam dla Ciebie przygotowane. Jakie przy wyzwaniach, albo pisze się, żadne polskie wyzwanie nie jest Ci straszne. Przed jakimi wyzwaniami stoi stylistka fryzur? Może zacznę od tego, że praca z panami, bo często pracuję z panami młodymi i no, wyzwanie jest takie, żeby ta fryzura była jak najlepsza i żeby kobieta wyglądała jak najładniej, prawda? Ale niestety w tym dniu nie da się zrobić wszystkiego, bo jeżeli podoba jej się i upięte, i rozpuszczone, i wysoki kok, i niski, i przynosi mi 50 inspiracji, no to muszę wybrać coś, musimy się zastanowić i wybrać coś innego. I takim dobrym sposobem jest zrobienia, jak już mówiłam na początku, kilka fryzur próbnych. I wtedy ona zobaczy na przykład, w czym się czuje dobrze, ale też wyzwanie jest to, że idzie do domu i w domu na przykład mama albo babcia, albo narzeczony mówi jej, jak ty wyglądasz, że to nie jest dla ciebie, wyglądasz za staro, za dziewczęco, za lekko, za niepoważnie i tak dalej. I zaczyna się taka, nawet jak pana młoda jest zadowolona, to na przykład osoby, przyjaciółki czy coś, zawsze muszą swoje 5 groszy dodać. Bo oczywiście zdanie wszystkich się liczy też, a w tych momentach panna młoda jest dość wrażliwa, nie bierze te komentarze do siebie, więc wyzwanie jest to, że pokazać, że jest pięknie i na przykład ja robię kilka zdjęć, i proszę na przykład, bo jak zrobiłam od razu fryzury, panna młoda jest zadowolona. I żeby ona pochodziła w tym dniu, na przykład zaobserwowała tę fryzurę i wtedy tak jakby chłodnym okiem już się popatrzyła na zdjęcia i wtedy już, wiesz, jest już zadowolona albo nie. Bo od razu efekt nie, bo coś innego, wiesz, no nagle nigdy w życiu nie spinała włosy, a tutaj spięła i tutaj jeszcze ma tak i w ogóle, no i nie wiem jak się czuć, czy czuję się dobrze, czy nie, bo niby fryzura jest fajna, ale nigdy w życiu tak nie chodziła. No i to jest trochę takie wyzwanie, więc ja staram się po prostu też nie być taka restrykcyjna, że tylko tym i tylko i też nie wmawiam, bo to też ja też jestem taka dość perfekcyjna, że jak coś mi się nie podoba, no to powiem i jeszcze dopracuję to. Więc takie wyzwania bardziej ze strony rodziny albo znajomych. Teraz wprowadziłam, wiesz, takie, że nie przychodzą z osobami towarzyszącymi, tylko że przychodzą po i wtedy razem coś dobieramy, zmieniamy i tak dalej. Bo czasami jak przychodzili z mamami albo z przyjaciółkami, no to fryzura, wiesz, jeszcze nie jest gotowa, jeszcze w połowie stoi, tak, ten. A mama mówi, czy pani coś jeszcze z tym zrobi, czy jeszcze ten? Więc jeszcze nie wiedzą tej transformacji później, czy już się martwią. Niepotrzebnie, bo, no bo wiesz, no bo to takie, no nie wiem, tak naprawdę później już są zadowolone, ale dodatkowo wprowadzają taką atmosferę, że wszyscy się stresują i ja akurat tym się nie stresuję, bo wiem, że i tak będzie ładnie. Więc wiesz, mówię, że proszę zaczekać, zawsze proponuję kawę, więc by się zrelaksowały przez ten czas. Efekt końcowy. Jeszcze wiesz, co ci dodam? No, fajnie jest, jak siedzi na przykład mama panny młodej i panna młoda i mama widzi, jak się dzieje taka transformacja, wiesz, tutaj się zakłada, później ona się coś tam odwróciła, czy przez telefon otwiera, tak jakby na nas patrzy, a tutaj znowu coś innego, wiesz, i już ta fryzura tak jakby rozkwita i to jest fajne, że ona mówi, że nawet się nie spodziewałam, że już jest ładniej, a ja do kolejny jakiś tam pasma i się to robi jeszcze ładniej, więc wiesz, no
coś takiego. Im bardziej po prostu pracujesz w branży, to no to masz już takie swoje nawyki, że ja się nie stresuję, że coś tam powiedzą na początku, bo wiem, że i tak efekt końcowy będzie super, tak? W sensie, no super, no że ja będę robić wszystko, żeby to było super i będę starać się i nie wiem. I też mówiłaś o tych wyzwaniach, tak? Bo pytanie było, czy jakie są wyzwania stoją. No właśnie, pewnie, jak już jest sam dzień ślubu, albo bo przy sesjach nie ma coś takiego, bo przy sesjach raczej ludzie są bardziej są zaspokojeni i dobrze się bawią, coś w tym stylu, ale przy sesjach zdjęciowych to tak jest, ale przy ślubach no to dużo gości, wszyscy chodzą, pana młoda zawsze ma takie zdjęcia z telefonem, że rozmawia, ostatnie poprawki, ostatnie jakieś załatwienia, wiesz, i przez to jest taka atmosfera, że dużo się dzieje, tak? Taka nerwowa, ale wspomniałaś też, że piszesz panów, tak? Panów? Tak? Nie? Nie, nie, może ktoś źle pamiętam. Ja też panu młodym myślałam właśnie, że piszesz panów. Nie. A propos tego właśnie, że najlepiej powiedzmy, żeby osoby towarzyszące poczekały i zobaczyły efekt końcowy. Ja też właśnie nie lubię, jeśli jakby z kimś, a też jest osoba towarzysząca, bo najczęściej te mamy, siostry czy tam przyjaciółki, im się wydaje, że one wiedzą lepiej. Będą doradzały i ta osoba się też stresuje. Więc osoby towarzyszące najlepiej jak widzą właśnie efekt końcowy. A też im dłużej siedzisz w jakiejś branży, tym wiesz, że jakby jesteś profesjonalistą i jakby się nie stresujesz już tym, że ktoś powie, że coś tam mu się nie podoba, bo sama wiesz, tym, że już długo siedzisz i jesteś profesjonalistą i wiesz, co i jak. Tak, bo jak coś mi się nie podoba, no to też to widzę, tak? Nie musi mi ktoś dodatkowy to 7 osób powiedzieć, że to nie jest ładne, bo no, siedzę w tej branży i też z panami młodymi i cały czas się szkolę, więc widzę, że na przykład coś jest mniejszego, a coś już jest odchodzi na dalszy plan, ale jeżeli panna młoda tak woli, no to ja też mówię, że mogę dodać na przykład ten element, albo kwiatek, albo jakiś dodatek i będzie inaczej, więc możemy spróbować, ale jeżeli pani się podoba, no to nie musi być nic, tak? Zawsze jestem szczera, nie do bólu, ale wiesz, no żeby wiesz, no tak jakbym robiła swojej przyjaciółce, tak? Zawsze tak nie wiem, swojej mamie albo swojej babci, swojej koleżance takiej bardzo bliskiej, że tak samo odbieram tych kobiet, swoich klientek, jakby to było moje bardzo bliskie osoby, szczególnie jak zaczynamy rozmawiać i czułam się w te, wiesz, w te emocje, w te przeżycia ich, więc no nie chcę ich skrzywdzić i zrobić nagle, nie wiem, hełm na głowie, jeżeli, nie wiem, to nie jest modne. Zrobię, jeżeli ona chce, tylko jej powiem, że no teraz raczej tak nie chodzą, ale jeżeli pani lubi na przykład mocno zaczesane, żeby było wszystko tak ten, no to mówię, że tak wcześniej chodzili na przykład na tańcach dziewczyny, tak, że te baleriny, że to jest taki zaczesany, no to tak, no to, a ona mówi, że tak, jestem, byłam, tańczyłam balety, no nie, wiesz, że ona tańczyła na baletach i się czuje dobrze, jak jest wszystko ściśnięte, jest. Ale to jest czasami tak, że jesteśmy do jakiegoś schematu przyzwyczajone i ciężko jest nam jakby, tak samo jeśli chodzi o fryzurę w ubraniu. Pani, która całe życie chodzi w spodniach, jest jej ciężko się przekonać do tego, żeby ubrała tę spódnicę i sukienkę, że dobrze też to wygląda. Tak samo pewnie w fryzurze, jak jest przyzwyczajona do pewnego schematu fryzury, no to jej ciężko jest zobaczyć się w czymś innym, że jednak też może w innej fryzurze wyglądać inaczej i dobrze. Tylko mi się wydaje, wiesz co, przy twojej pracy to akurat ty dobierasz pewnie na co dzień, tak jakby do codziennej stylizacji. A w ślubnych fryzurach w ogóle nie,
nie eksperymentować. Czyli jeżeli jest pani przyzwyczajona, że jest mocno i jest ściśnięte i ona będzie się czuła, jak przydziałek jest po lewej i ja go nie przysuwam, ja mogę jej powiedzieć, że na co dzień mogłaby pani trochę, nie wiem, tą grzywkę odsłonić. Ma pani piękne, nie wiem, czoło, nie jest za wielkie, nie jest za małe, może odsłonić i będzie ładnie wyglądać. Ale w dniu ślubu lepiej nie odsłaniajmy, zrobimy tak ściśnięty, tak z tym przydziałkiem, żeby się nie stresować i nagle, wiesz, nie robić z kogoś, kim ona nie jest na co dzień. Więc u ciebie pewnie te zmiany możesz robić stopniowo. Przyjdzie na pierwsze spotkanie, ty jej powiesz, że a może spódnica, przyjdzie na drugie, a może... tam spódnica plus, nie wiem, plus sukienka czy coś. Tak? Mówisz tak? Czy... Tak. No to też jest proces, który no chwilę trwa, żeby też. Ale też nic nie tak. Nie. No, u ciebie jest proces, a u mnie jest jednorazowe wyjście. Dokładnie. Marek pisze, że Kasia to jest mistrzyni robienia czegoś z niczego. Talent i doświadczenie. Ale tak, tak. Obserwuję twój Instagram, czy Facebook, twoje prace, no to naprawdę no, są rewelacyjne. Czy to sesje zdjęciowe? No jest talent, jest. Ale wiesz co, zawsze się kłócę z klientkami, że to nie jest talent, tylko że to jest taka moje takie parcie, wiesz, na ciągle coś robienia ładnego, coś takiego, bo... ja na przykład mogę oglądać, jak ktoś piecze torty na Instagramie i ładnie to robi, stroi te torty, ale nigdy w życiu bym za to się nie zabrała. Nigdy w życiu nie robiłam takich dobrych tortów. Jeden raz w życiu zrobiłam szarlotkę i już nie robię. Wiesz, więc... Ale mogę oglądać i mówić, że to jest ładne. I podziwiać tą osobę, ale na przykład z fryzurami mam trochę inaczej. I wiesz, na przykład oglądam jakieś filmiki, że ktoś zrobił ładny fryzurę i myślę, ja też tak chcę zrobić, ja też chcę mieć taką fryzurę, żeby komuś zrobić, przyjaciółce, klientce, nie wiem, modelce, tak, żeby to wyćwiczyć i robić to super. I wiesz, na przykład czuję taką trochę zazdrość, że ktoś robi, ale jest taka motywująca. Wiesz, że chcesz za tym. Tak, ale też no, trzeba to czuć, tak jak mówisz właśnie o tych torbach. Fajnie jest, jak ktoś to robi, ale trzeba czuć, trzeba to lubić. A tak jak w twoim przypadku, to, że jest to twoja pasja, lubisz to, wkładasz w to dużo pracy. No i masz do tego taką smykałkę, bo trzeba mieć jednak to coś, żeby robić fajne rzeczy, tak? Bo przecież spotykamy na to, to nie jest łatwa droga, tak? Że jest wiecznie kolorowo, różnie bywa. Ale nie tracimy tej motywacji, no bo jednak jest to nas cel, nasz sposób na życie i to jest fajne. I a propos trudnych momentów, jak sobie radzisz z trudnymi momentami, które napotykasz na swojej drodze, w swojej pracy? O, ciężkie, wchodzimy na ciężkie tematy. Jej. No tutaj mogę się pochwalić, bo... Mam super przyjaciół i zawsze na przykład jak coś się dzieje, to mogę się zwrócić i zadzwonić albo napisać, to zawsze mnie tak wesprzą i no nie wiem, jakoś motywują mnie do takiej, nie wiem, po prostu do życia też i w ogóle do tworzenia czegoś, no też mam narzeczonego, no to też on mnie tak wspiera w takich rzeczach, więc też mogę przygadać jakieś trudne momenty, jak coś mi się, nie wiem, wali, w sensie, no coś nie tak. No to, no i bliskich, tak, bo to też mi się wydaje, że potrzebuję wygadać się i wtedy, nie wiem, jakoś tak jest mi lżej. Ewentualnie teraz odkryłam też nową pasję, chodzenie po schodach. Po prostu polecam wszystkim. Jest taka maszyna, która jedzie, a ty idzie. Jezu, nigdy w życiu nie chodziłam na tej maszynie, ale to jest super, po prostu czujesz, że coś robisz, tak? I już się rozładowujesz od tych emocji, bo już jest zmęczona i no, dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Nie wiem, polecam taki
taki ruch. Sobie takie, taką odskocznię, czy to właśnie, tak jak mówisz, chodzenie po schodach, czy siłownia, czy jakieś bieganie z spacerem. No to jest fajne, właśnie taką odskocznię, gdzie można się wyciszyć, zrelaksować i jeśli właśnie napotkamy ten trudny moment, no bo spełnianie, powiedzmy, swoich marzeń, tak, to wcale nie jest łatwe, że tylko to, co widzimy gdzieś tam w internecie, co my pokazujemy, ale za tym stoi ciężka praca i czasami trudne momenty. A ty kojarzysz się z wody? Lubisz chodzić, czy nie bardzo? Tak, na siłowni, jak byłam kilka razy, to tak, to pamiętam. Nawet chodziłam przez chwilę sobie tak na rozgrzewkę. No. Tak, no polecam. Jest wysiłek, jest. No, ale też się czujesz pewnie taka, że coś zrobiłaś i wiesz, i ten już masz dla siebie plusik, że już coś też jestem dobra. Dokładnie. Wiesz, a propos wyglądu jeszcze, mam pytanie, bo pracuję w branży, tak? Czy wygląd ma duże znaczenie i czy warto dbać o siebie zawsze i wszędzie? No ciekawe pytanie. Moim zdaniem to trzeba lubić po prostu, bo na przykład uważam, że jeżeli ktoś lubi się stroić, no to dla niego będzie też taka frajda. Na przykład ja zawsze, to dla mnie była taka dziedzina, że moja mama nawet mówiła, że od dzieciństwa lubiłam też tak się bawić, po prostu dla siebie, tak, że jak się ubierać. I też przy klientkach, no to fajnie wyglądać na przykład w dniu ślubu, w tych tonacjach takich ślubnych. Czyli nie ubierać dresów, czerwona albo neonowa koszulka, albo spodnie takie bardzo lateksowe. Tylko że wiesz, tak, no myślę, że to też ludzie odbierają to tak fajnie. Jak przychodzę w takich na przykład pastelowych albo różowych. Mam na przykład, teraz mam taki biały paznokcie, nie będę sobie pokazywać, bo też zaczęłam od jakiegoś czasu o to dbać, ponieważ jak robię fryzury i jest wideograf, to on robi zbliżenie jak plotę albo jak zawijam, jest zbliżenie na te ręce. I fajnie jak na przykład ręce są zadbane, a nie poobryzane. Czyli w sezonie ślubnym ja zawsze tak jakby staram się też w tonacjach paznokci, że nie robić na przykład czarnych, czy no zostawiam tą przyjemność w sezonie ślubnym, tak? Albo teraz miałam taki okres, że te paznokcie w ogóle nie podobałam, żeby zapuścić na sezon ślubny, czyli trochę się dopasowuje i nie to, że ja robię to na siłę, tylko że mi to sprawia przyjemność, wiesz, że wyglądać też jak pana młoda, zawsze tak, wiesz, w takich kolorach, takich biały, pastelowy, różowy i nie wiem, no i na przykład też jak mam ślub na siódmą, no to wstaję koło 5-6, żeby ładnie ubrać się, żeby też zadbać, wiesz, taki o wygląd, o włosy, trochę tam, wiadomo, nie robię sobie fryzury czy coś, ale też nie robię jakiegoś super makijażu, ale no ale na przykład z panną młodą, no to ona widzi, że ja jestem wtedy taka rozświetlona i też się czuję, że też zadbałam o to i zrobiłam się tak jakby swoją małą cegiełkę do stylizacji. I myślę, że ze swoim wizerunkiem, swojej działalności i tego, co robimy. Tak, no tak, to na pewno, bo no, my jesteśmy z beauty, to musimy nieść to beauty, tak, w świat, że to jest piękne, no i oczywiście, wiesz, nie to, że ja muszę mieć palę, czy objętość, nagle tutaj wyrysowana i tak dalej, tylko żeby po prostu ładnie podkreślić i no to jest tak jakby, wiesz, świeżo wyglądać, nie wiem, czysto, żeby być wyspanym, to jest ładne, tak? Nie kolorowe, usta czerwone, w sensie to też, ale kto co lubi, tak? Tylko, że po prostu ładnie, więc uważam, że mogę powiedzieć wiążąco, że ludzi z beauty muszą mieć to beauty z sobą. I to jest dość takie
ważne i no i później wiesz, nawet jak malujesz czy tam piszesz, miasto jest z tyłu, tak? A kobieta patrzy cały czas na mnie w lustrze, no to pewnie wiesz, no to jest ludzkie, patrzysz góra, dół, w lewo, w prawo, no i ona widzi mnie cały czas, więc no też, żebym ładnie tą, żebym się ładnie prezentowała, no to też chcę, no, tyle. Dokładnie, ale też myślę, że nawet nie chodzi o to, żebyśmy tam, nie wiem, chodziło o coś niepełnym makijażu i tak dalej, ale myślę, że takie właśnie dbanie też o siebie, to też daje nam takiej pewności siebie, jeśli lepiej czujemy. Mm-hmm. To jest bardzo ważne. Tak, to jest właśnie super, że to podkreśliłaś. Tak, takie dbanie o siebie i też na przykład jakieś małe szczegóły, no to możesz na przykład później to podzielić się z panną młodą albo z inną kobietą, na przykład przy sesji czy coś, że robią jakiś zabieg mały albo jakąś maseczkę, albo coś odkryłam, albo jakiś dla, nie wiem, dla zdrowia coś, tak? Bo dla swojej cery czy tam dla włosów. Zawsze takie, to dodaje też nam takiej pewności, ale też ekspertności, tak? Dobrze? Dokładnie, no, taki tak. No myślę, że tak, że warto dbać. Tak jak zresztą, a propos kwarantanny, która miała miejsce tam niedawno, no to ja też nawet stworzyłam wydarzenie, żebyśmy rzuciły te dresy i nawet po domu ubrały się jakoś fajnie, uczesały włosy, bo jednak wtedy też się lepiej będziemy czuły. A to wiadomo, że to jest dla nas. I myślę, że to nie ma znaczenia, czy siedzisz w domu, czy pracujesz, czy gdzieś tam, żeby dbać o siebie. I bo wtedy, no jak nas widzą, tak nas piszą, ale też przede wszystkim chodzi o nasze samopoczucie. Tak, bo nawet wiesz, niby głupie umycie włosów, ale już się czujesz świeżo, tak? Tak, no. Że nagle objętość się pojawia, nagle włosy są takie dość fajne, no bo jak te włosy 3 dni nie myte, czy tam 2 dni, no to już też się czujemy tak nieświeżo i no właśnie niefajnie, a trochę po prostu zwykłe mycia włosów, tak? To jest taka mała rada, a dużo, dużo daje. Dokładnie. Następne pytanko dla ciebie. Tak naprawdę tak. Już. Jeszcze raz? Ostatnie pytanie. Aha. Czy warto mieć marzenia? Czy warto je spełniać? A jeśli tak, to co radziłabyś kobietom, jak również mężczyznom, którzy chcą spełniać te swoje marzenia, chcą je zamieniać w rzeczywistość, a swoją pasję, ze swojej pasji tworzyć swój sposób na życie? No pewnie, no zawsze warto mieć marzenia, to jest chyba pytanie retoryczne. oczywiście warto mieć marzenia, warto podążać, też no rozmowa z ludźmi takimi, wiesz, zwykłymi, jak po prostu zwykłe ludzie nas inspirują na wielkie rzeczy, tak, że nie wiem, ktoś coś, nie wiem, jadł, gdzieś pojechał, coś kupił, z kim się widział, coś, nie wiem, skakał gdzieś czy coś, no to jego marzenia czasami inspirują nas na swoje, tak, odkrywamy to. I uważam, że jeżeli czegoś nie spróbujemy, no to też nie wiemy, czy nie wiem, czy podoba nam się to fryzjerstwo, czy nie. Warto po prostu pójść, nie wiem, na kurs, bo nie musi też osoba kończyć 2-letnie studia, jak ja, fryzjerstwa, tylko może pójść na kurs stylizacji albo kurs strzyżenia i zrobić 2, 3, 5 modelek. I zobaczyć, czy to ma do tego taką, takie parcie, taką pasję. Miałam taką fajną sytuację, jak jeszcze miałam praktyki. Boże, jak przypominam to po prostu mam uśmiech. Dziewczyna też miała praktyki razem ze mną. I słuchaj, powiedziała, że ja mówię, co chciałabyś iść? Czy bardziej w strzyżenia, w kolory, czy w stylizację, czy w ogóle coś innego we fryzjerstwie? Czy ona się zastanawiała? No bo wiesz, można być oczywiście fryzjerem we wszystkim, ale no fajnie się skonkretyzować i robić to super, tak? No i ona mi powiedziała, że znalazła takie, uwaga, dla psów, strzyżenia psów.
że one jeszcze nie zdecydowane, czy będzie z mężczyzn, czy psów, no nie? Więc chcę sobie spróbować, to jest dość popularne, modne. I no, więc wiesz, no super, uważam, że fajnie to zrobiła, że się nie bała, nie? Że ona jestem już po fryzjerstwie, to tylko idę w tą stronę, tylko że właśnie strzyżenia, ale no nie? Próbować, w czymś lepiej czujemy, eksperymentować i działać. Tak, no i właśnie zauważyłam też, że na przykład to, co ci mówiłam z tymi tortami, co nie? Czy na przykład jak oglądasz jakieś rzeczy, na przykład ktoś robi aranżację domu i stylizuje, no możesz pooglądać, nie wiem, 5, 10, 20, 5 filmików i powiedzieć, że no super, fajnie, super to robi, ale nie, nigdy w życiu chyba bym, nie wiem, znudziła wybierać, nie wiem, kafelki, malować te, wybierać jakieś szafki, kolory. Mogę to zrobić, ale nie, no jak muszę, tak, czy tam w swoim domu, ale żeby komuś to robić, to nie. Ale jeżeli masz taką, ale fajnie, ale też chcę to robić, ale super, kurczę, ona to zrobiła i ja to chcę zrobić. Więc wiesz, posłuchać tego głosu, taki trochę właśnie takiej zazdrości, ale takiej motywacji w sobie. I jeżeli faktycznie masz na to, że no to fajnie, a ja bym też tak mogła, no to wiesz, no to warto to posłuchać i iść w to. Wiadomo, że oczywiście może nie będzie tak ładnie jak od razu u tamtej osoby, ale zawsze, zawsze no to jest super, takie próbowania, testowania, no i dużo praktyki tak w tym, co chcesz robić. Przede wszystkim, żeby się nie bać. Nie bać się opinii innych, bo jednak no. Tak. Tak, opinie innych, no w ogóle też, no. No pewnie tak. No a ty myślisz, że warto też mieć takie marzenia do działania, czy jak już masz swoją dziedzinę, no to jedno. Ja myślę, że warto spełniać, jeśli coś nam przychodzi do głowy, powiedzmy, że chciały, czy chcieli, to żeby działać, robić, spróbować, bo jak tego nie spróbujemy, to się nie przekonamy, czy to jest dla nas, czy nie, tak? Wiadomo, że to nie będzie od razu, że to jest kwestia czasu, pracy i tak dalej, ale że warto próbować, warto działać, warto spełniać to, co gdzieś tam mamy z tyłu głowy. Mhm. Ludzie będą, to zawsze będą mówić też, że jak nasz paraliżuje, no to trudno, trzeba jego przezwyciężyć i działać, nie bać się. Mhm. Po sobie ile razy gdzieś tam miałam różne pomysły i czasami, a od razu działam, a czasami musiałam, odkładałam w czasie, bo się bałam, ale tak z perspektywy czasu widzę, że nie ma co odkładać, trzeba działać i robić swoje. No właśnie, kurczę, wiesz czego żałowałam, że nie włączyłam tego, mogłam włączyć live i mielibyśmy i tutaj. No, ale to doświadczenia uczą, więc dokładnie. Następnym razem włączę też. Dokładnie. Jak będziesz miał jakieś pytania do Kasi, to oczywiście piszcie, jak coś to odpowiadasz. Bardzo Ci dziękuję za cudowną, pełną energii, bo jesteś naprawdę bardzo pozytywną, uśmiechniętą osobą. Uwielbiam za inspirującą rozmowę, za opowiedzenie swojej historii. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo. Tak, ja też. Jeszcze się nie rozłączaj. Wam dziękuję, że byliście z nami. Udostępniajcie nasz wywiad. Wpadajcie na media społecznościowe, do mnie, jak również do Kasi. Później po wywiadzie podlinkuj tam swoją stronę, żeby każdy wszedł i zobaczył, co robisz. No i co, zapraszam Was za tydzień na kolejne spotkanie z inspirującą kobietą. Życzę Wam miłego wieczoru. Coś jeszcze ktoś powiedzieć, to śmiało. A kto, jeszcze coś, ktoś ma pytanie dla nas, czy nie? Na razie nie ma pytań, ale jakby ktoś miał, to żeby się odnieść. A dużo nas osób wygląda, bo ja nie widzę nawet, czy ktoś tam jest, czy nie. Nie powiem. A? No. Co, ktoś jest? Bardzo dziękuję. Wam również. Życzę miłego wieczoru. Cześć. Cześć, dzięki.